Zima to trudny okres dla wszystkich roślin w naszych ogrodach. Żeby pomóc im obudzić się wiosną do życia z nowymi siłami, warto profilaktycznie zastosować Biosept. Biosept Active, ceniony od 2000 roku jako naturalny środek ochrony roślin, dostępny jest obecnie jako stymulator wzrostu Biosept Active. Jest to produkt całkowicie naturalny, wyprodukowany na bazie ekstraktu z grejpfruta, którego zawartość wynosi 33%, jest więc bezpieczny dla ludzi i zwierząt. Biosept jest to preparat stymulujący wzrost roślin, poprawiający ich ukorzenianie i wpływający na jakość liści. Jego stosowanie opóźnia występowanie chorób na roślinach, a także łagodzi ich objawy. Kwiecień to głównie miesiąc sprzątania ogrodu i sadzenia roślin. Gdy już się z tym uporamy, usuniemy martwe pędy na roślinach wieloletnich i wygrabimy wszystkie liście, warto profilaktycznie opryskać rośliny bioseptem w stężeniu 0,1%. Robimy to w celu wzmocnienia ich odporności przed nadchodzącym sezonem wegetacyjnym. Zarówno w przypadku roślin iglastych, takich jak m.in. tuje, sosny i świerki, jak i w przypadku roślin liściastych, takich jak m.in. różaneczniki, róże i liściaste krzewy, obficie opryskujemy bioseptem całe rośliny. W przypadku iglaków starajmy się opryskać rośliny nie tylko z zewnątrz, ale również od środka. Bioseptu warto także użyć do podlewania sadzonek i wysianych nasion. Można wlać biosept do wykopanego dołka na roślinę lub podlać ją preparatem bezpośrednio po posadzeniu. W przypadku siania nasion również stosujemy zabieg podlewania nasion bezpośrednio po wysianiu. Jeżeli ziemia jest przesuszona i potrzebna jest duża ilość wody, można zastosować biosept w stężeniu 0,05%. A jeśli jest wilgotno i nadmiar wody mógłby zaszkodzić roślinom, zalecamy stosowanie mniejszej ilości cieczy, ale w większym stężeniu 0,1%. Biosept stosuje się także do zaprawiania roślin cebulowych. Przed wysadzeniem do gruntu warto namoczyć je w roztworze bioseptu 3 ml bioseptu na 1 litr wody. Przyjmuje się, że 1 ml bioseptu to 33 krople płynu. W takim roztworze moczymy bulwy, cebulę lub kłącza około 15 minut, zwracając uwagę na to, aby wszystkie były w pełni zakryte płynem. Po ich wyjęciu i posadzeniu, roztworem bioseptu możemy jeszcze podlać wszystkie posadzone rośliny. Biosept można stosować zarówno na rośliny ozdobne, jak i na warzywa. Szczególnie gdy na swoim ogródku hodujemy nowalijki, ważne jest, aby stosować ekologiczne środki dla roślin. Biosept można stosować na wszystkie warzywa. Wiosną to szczególnie sałata lub szpinak ozimy, ponieważ warzywa liściaste są szczególnie chłonne na pestycydy, ale również rzodkiewka, pietruszka naciowa czy szczypior. Zasada stosowania produktu jest taka sama jak w roślinach ozdobnych.